Cześć, siemano, witajcie z tej strony MrAdamo15, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Piękna seria! Jest ze mną Tanas. Dzień dobry. Piękna reaktywacja ze starych dobrych czasów, czyli sąsiedzkie zmagania. Idealnie się ułożyło, bo zaczynamy na dość fajnej, sporej mapie z dużą możliwością rozwijania, rozbudowy i łączenia pól, bo jak dobrze pamiętacie, na woli Zabierzowskiej, jak dobrze pamiętam, tak była chyba ta mapa, tam jak naprawdę sporo żeśmy poogarniali i sporo żeśmy połączyli. Tutaj jest identycznie to samo. Zaczynamy z dwiema oczywiście gospodarkami, niedaleko siebie. Coś w podobie, myślę, że tak jak wtedy, odległościowo jesteśmy od siebie, bo też byliśmy na jednej nitce wsi. Zaczynamy centralnie od 2 hektarów, tyle posiadamy pola na start. Dokładnie. Już wiem, czego nie zrobiliśmy na samym początku. Nie ustawiliśmy, ile mamy pieniążków na koncie. Bo tak teraz patrzę, miałem powiedzieć, że zaczynamy z jakimś pułapem pieniędzy, a zapomniałem to ustawić, ale to po odcinku ogarniemy. Dzisiaj i tak nic wydawać i zarabiać nie będziemy. Nawet wy sami też możecie napisać w komentarzach, z jakim pułapem powinniśmy zaczynać. Moim skromnym zdaniem 20-25 tysięcy na start byłoby spoko, żeby tak zacząć. Trzeba będzie git. Więc piszcie, czy tak, czy trochę więcej, bo jednak te maszynki są różne, więc już zapraszam serdecznie na odcinek właśnie do Tanaska, na kolejny. Tam będzie oprowadzenie po jego gospie. Ja mam taką piękną gospę. Oczywiście serdeczne podziękowanie tutaj dla Matixa za pomoc w tej serii, za pomoc w wybudowaniu nam gospodarek, bo dzięki temu ta seria o wiele szybciej ruszyła i jest na YouTubach, więc naprawdę... Pozdrawiamy go. Wielkie pozdrowianka i wielkie dzięki za to, że udało mu się oczywiście znów pięknie wybudować nam gospodarki, bo naprawdę fajnie to wyszło. Moja wygląda tak, teraz troszeczkę z góry, zaczynamy od pięknej chałupki, ale obok ogólnie mega cudowny wystrój tej gospy pod tym względem, jak ona jest złożona. Zaczynamy od wiaty. Pod wiatą mam siewnik i serię plus siewkę chyba raucha. Jak dobrze pamiętam, do tego gruberek Rolmako. Lecimy dalej. Tu mamy kurki, ja zaczynam z kurami i świniami na start. Taki jest interes. Dalej, pod piękną wiatą. Pod piękną wiatą, jaka jest zrobiona pod ten kombajn. To jest cud nad Wisłą. Troszeczkę coś w stylu agrokuzynów. Krzysia serdecznie pozdrawiam. Bizonik rekordzik. Robiony wręcz identycznie pod ich, bo bardzo mi się akurat podoba. Więc tak wleciał. Więc cały zestaw bizon plus przystawka do kukurydzy plus header, wózek mieści się pięknie pod tą wiatą. Cudownie jest ta wiata zrobiona. Dalej, przyczepa typowo pod belę sobie wziąłem, taką ala landarkę na to, żeby kosteczki mi zbierać, bo zaczynam od kostek. Do tego autosanka. No i to, co jest na sam start, zaczynamy z jednym ciągnikiem. Z jednym ciągnikiem, żeby można się fajnie rozwijać, żeby nie było, że zaczynamy od dwóch i potem tak szczerze nie mamy co kupować, nie mamy co wymieniać tutaj. Kto będzie chciał, inaczej, kto będzie potrzebował drugiego ciągnika, ten od razu pierwsze pieniądze wyda w drugi ciągnik. Jeżeli da radę, to będzie jak najdłużej, ale myślę, że na start fajnie takie coś wymyślić. Do 100 koni oczywiście wybraliśmy maszynę. Ja sobie wziąłem akurat Zetara 745 z napędem. Bardzo fajnie akurat na tą serię, bo centralnie 2 dni chyba przed rozpoczęciem serii te Zetorki wyszły, więc bardzo się z tego cieszę. Przyczepa autosanka, tak. I ten Zetor, i traktor Tanasa, który zobaczycie w kolejnym odcinku, wyszły identycznie w tym samym czasie. Tak, czerwony. Tak, no z jednej strony mój chyba troszeczkę bledszy jest. Dalej, krukowiak Apollo jako opryskiwacz i chciałbym na tej serii zrobić to, czego nie ma na innych seriach, czyli wreszcie korzystać z opryskiwacza, bo w normalnym, realnym życiu te opryski są i muszą być, więc czemu my z tego nie korzystamy? I dziwne, że farming, ogólnie, że Gianci w tym farmingu nie wymyślili jako dawkę nawozową w 100% nawóz, żeby coś takiego podać, tak? Że nie wiem, musi być albo nawóz sypki, albo płynny, albo gnojowica, albo obornik, żeby tak to nawożenia wymyśleć. I szkoda, że tak nie dali, bo jakby tak dali, zajebiście się wtedy wygrało, ale my na tej serii tak ogarniemy, żeby te opryskiwacze były przydatne, chociaż raz, tym bardziej, że na start będziemy mieli problem z obornikiem i gnojówką, bo
zanim te nasze zwierzęta coś wykombinują, to jeszcze troszeczkę minie. Lecimy dalej. Tu mamy wały. Wały mam ciągane, tak to chyba można nazwać. Nie mam na zawieszanych na kołach, więc troszeczkę inaczej. Fajnie, bo tak pasuje w sam raz do tego Zetora. No i to, co na samym końcu wpadło, czyli szaferek. Ładowereczka koła. Bardzo mnie zaciekawiło to, że nie chciałem mieć tura w ciągniku, a rzadko się używa takich oto małych ładowarek, a tym bardziej, no to zresztą z jednym traktorem, tak więc. Tak, dlatego ja tak ładnie mówię, chciałbym mieć coś innego, chciałbym mieć coś, chyba że moja ta ładowarka będzie typowo gdzieś tam przynieś, podaj, pozamiataj, czyli gdzieś przerzuć to, to czy tamto, dlatego też osobiście fajnie, że takie coś padło, a u mnie nie potrzebuję żadnej sprawy zielonkarskiej, bo do nie, żniwa są piękne. Do świń zielonek nie ma. Żniwa są piękne, dlatego zaczynamy w sierpniu i zaczynamy od żniw. Idziemy do kolejnego garażu. Tutaj mamy tak, mały kultywator z bronami, tak, żeby gdzieś tam, jakbym miał orać, gdzieś potem przejechać sobie to uprawić. Do tego siewnik do kukurydzy. Dalej, pług czteroskibowy, w końcu nieobrotowy, więc będzie tak w końcu jakaś fajna inna zabawa. No i dalej, prasa welgerka Lely. Też wyszła, wręcz bym powiedział, chyba niedawno i też chciałbym ją sprawdzić, bo zawsze tylko ta sipma i sipma i sipma. Teraz mówię, a w końcu coś innego. Więc teraz wleci Lely, zobaczymy jak ona sobie poradzi. Jeżeli chodzi o tą stronę gospodarki, mamy myjkę, mamy dwa biny, więc będziemy albo zostawiać, pewnie gdzieś będę się starał wysypywać zboża, bo jeżeli mamy dwa biny, to no to tylko dwa rodzaje zbóż tam wleci. Reszta gdzieś tam wleć i na jakieś klepiska, więc myślę, że tu będzie to do wykorzystania. Ewentualnie będę karmił zbożem też świnie, żeby mi tutaj dawały czadu. Dalej, świniarnia. Bardzo ładna, dość spora wyglądowa, ale nie dość spora, jeżeli chodzi o ilość tych świń, bo tylko 10, więc boję się, że tu będzie, jeżeli chodzi o zwierzęta, powolny ten rozwój, ale nie przejmuję się, bo ta seria właśnie ma być rozwojowa pod względem tego, że my sami potem będziemy kombinować, co dalej robić, jak dalej rozwijać swoje gospodarstwa, jak to było wcześniej. Więc na start full 10 świń, one mi po prostu napchają się na te 1200, ja ich potem sprzedam i kupię nowej. Tak to będzie u mnie wyglądać. Rozrzutniczek do obornika. Myślę, że się przyda za jakiś czas. I oczywiście też beczka do gnojowicy Traina, chyba tak to się na to pięknie mówi. Taka inna, ale myślę, że też chciałem właśnie mieć takie pół na pół tych maszyn, czyli już troszeczkę rozwojowo do przodu, ale też takich troszeczkę mniejszych, żeby na start się pobawić. Dlatego beczka trochę jakby większa, rozrzutnik mniejszy, już ta ładowareczka, już gdzieś jakiś większy pług, czy ten gruberek i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o moją gospę, to by było na tyle. Wszystko, co miałem, powiedziałem. Moje pola to jak na start 88, 96, 14 oraz 6. Razem to daje 2 hektary, o których gadaliśmy na początku odcinka, więc nie ma to tamto. Trzeba odpalać w końcu maszynerię, trzeba odpalać bizuna i lecieć na żniwa. Więc piękny bizon rekord, ja zaczynam od tego cudownego. Nie, naprawdę, jak ja zobaczyłem tego bizona i mówię, o nie, już wiem. Ja też tak zadowolony teraz po bajce. Na wzór kogo będę robił tego bizona, bo jeszcze takiego nie było. No wiadomo, może każdy detal się nie zgadza. Kurczę, gdzieś mi się uciekł wózek. Bardzo niedobrze z tego powodu. Muszę go delikatnie napchnąć. O tak, jeszcze się podnieść najlepiej by było. O, bo dobrze go ustawiłem, a on się gdzieś za bardzo daleko zawinął. Ja będę chciał od razu zawinąć się, żeby tutaj w krzaczka nie zawierdzielić. I klikło mi się coś na klawiaturze, na kierownicy i przesiadłem się do Zetora. Daj Boże, żeby więcej takich rzeczy się nie robiło. Lecimy bizunem. Troszeczkę pojeździmy po naszych tutaj bezdrożach. Przejedziemy się dalej. Tu muszę uważać, bo to jest dość taka krajóweczka troszeczkę. Więc muszę uważać, żeby nie trąbać się komuś. Wiesz co, nie, jadę na pszenicę, bo
chciałbym się przejechać tam pod górę od razu na pierwszym odcinku. Jak dobrze domyślam się, to jest na 98. To nic mi chyba nie wyleci, więc skręcamy tutaj. Czterobiegowy tutaj, piękny bizon, więc powinien dawać radę. Jestem w szoku, bo ta mapa naprawdę jest ładnie rozbudowana, jest dużo wolnych placów, co może nie jest jakoś piękne. Jest ogrom pól, ale dodatkowo są też lasy. Jak dobrze pamiętacie, za starych dobrych czasów my też gdzieś tam rozwijając się dużo wycinaliśmy lasów i tak dalej, więc tu może być taka troszeczkę znów zabawa jak z tartakiem kiedyś. Ale klimat tam po lewo, co? U ciebie chodzi ci? No. Jo. Macie delikatny przedsmak tego, co sąsiad ma u siebie. Ja będę tak patrzył się. Teraz przez całą drogę patrzę się w prawo i w kierownicy, żeby nie pokazać, co to dokładnie za model. Widzieliście z daleka. Jesteśmy na rozwidleniu, bo w prawo jest Adamów i tam też mam pole. Ale osobiście idziemy pod górę i... Tu nie gadaj, że bizon nie podjedzie. O, proszę bardzo, tu trzeba redukcję bawić się. No to ja już jestem ciekawy, co tu będzie się działo. Jak będzie latał Zetorek z przyczepą. Właśnie o tą górkę mi chodziło, bo ta góra jest dowalona. No i teraz z górki to pewnie wywalę się. Rozerwę pewnie bizuna. Nie, szacun za tak zróżnicowany teren, bo kolejna górka przed nami. Więc sam dojazd jest już ciężki. Ale jak dla mnie miodzio. Mogłem tutaj sam sobie sprawdzać, ale nie, jeszcze nie mamy mniejszych obrotów, jest 1600, on sam ogarnął, jest dobrze. Wracamy do normy. Tu jest sąsiada, mocne pole, za znakiem zwierzęta. A my mamy, można tak powiedzieć, gdzieś tu, już w Solecku. Ale teraz, czy ja się tutaj gdzieś rozłożę? Proszę Państwa. No tutaj troszeczkę problem jest z tym polem, bo tu nie ma gdzie się rozłożyć. Czy za mną coś jedzie? Bo ja się ogólnie tu... A dobra, na boisku się rozłożę. No Jezus. Tak widać, że na nikt boisku? Nie gra. Nikt nie gra to. To ja się tu rozłożę. No jeżeli chodzi o takie sprawy, to trzeba uważać. Bo... Nie, jestem zakochany, ale tylko ma nie ze środka widok, to jest coś pięknego, nie? Serio? Aż tak go zrobili? To muszę uważać, bo z samochodów co nie miara. Ale muszę sobie jakoś poradzić. Z jednej strony to jest bizon, ja mógłbym na luziku jechać typowo z headerem i nic by mi się nie stało. Dobra, jedzie, więc można by było wykręcać. Ja mógłbym dojechać... Serio? Nie skomentuję tego, co on odwalił. Wyjechałem na drogę, co nie? No. Widzę, że z daleka jedzie samochód, no to mnie zahamuje na luzie. A on nie zahamował, jechał we mnie. Jechał we mnie, potrącił mnie, pojechał dalej. Bardzo mądre to. Pa, jedną głowę na pasa. Jo. Nie ma problemu. O, jechał właśnie jako zahamował. Białym samochodem, tak? Tak. Ale poszedł z kuchni. To chyba golf był. Daj Boże, żeby to był golf. Dobra. Boże, tu krzaki, nic nie widzę. Dobra, widzę. Jej mu tam. Wszystko wróciło do normy. Widzę tutaj, że sąsiadowi płot nie rozwalił. Ale to jest piękne. To jest 8 na godzinę, nie? Jo. Ty też masz 8? Jo. No i bardzo ładnie. O to chodzi. Bizonek robi robotę i niech będzie jak najdłużej z nami, bo wszystko zaczynamy od zera i oby jak najdłużej pokosił. Ciekawie. Takie same headery mamy tutaj. Tak, mamy te same. Ogólnie, może sąsiad ma troszeczkę ciekawszy sprzęt, na który serdecznie zapraszam na odcinek, bo on tam wszystko pokaże. Nie chcę za dużo mówić, ale fajnie startujemy, inaczej startujemy, bo ja mam świnie, nie zaczynamy tak mega typowo zwierzęco, czyli że musimy się uwijać względem zwierząt, żeby robić ścianokosy, żeby krowy, to, tamto, tamto. Wszędzie mamy te krowy. Ja też nie chciałem zaczynać nic z krowami, w końcu chciałbym coś związanego ze świniami, czymś innym, żeby potem się fajnie też rozwijać i żeby też
typowe rolnictwo, nie skupiać cały czas na krowach. Liczę, że wam się to ogólnie spodoba, bo mieliśmy kiedyś tą serię, bardzo fajnie ją oglądaliście, bardzo miło ją, moim zdaniem, ja wspominam i dla nas, i wy chyba też, bo to była nasza najlepsza seria, najbardziej przez was oglądana, więc liczę, że teraz też mega to przyjmiecie i będziecie razem z nami tak fajnie w komentarzach aktywnie grać, bo myślę, że tu z odcinka na odcinek będzie się działo. Gramy na poziomie łatwym, bo nie wiem, czy o tym mówiłem. Jak ci sypię tam? Wiesz co, prawie 2 tony po jednym przejeździe, więc jak proszę bardzo. Na takie pole naprawdę całkiem spoko. Nie wiem, ile to pole ma hektara, bo sobie nie zapisałem. Aż tak nie świruje. Tutaj ta rzeczka płynie, też trzeba uważać, żebym gdzieś nieopodal krzaczka tutaj nie wylądował. No, chyba tutaj zrobię 2 poprzeczniki. Ja jestem zadowolony, że faktu jakby nie było. A ile ty już skosiłeś? No, naprawdę prawie już podskoszone. To miał około 6 ton. To ładnie. Nieźle. Nie, no ja tu będę miał prawie całkiem sporo. Ogólnie mam tą jedną przyczepę, mam typowo pod belę, ale one ją też mogę brać pod zboża, więc ja nie wiem, czy nie, jedną... chyba nie można ogólnie. Mi się zdaje, że można. No ja tu sprawdzałem, to wiesz, te ustawienia, co tam pokazuje, ile się mieści, tam pokazało, że belę, tylko że ileś tam bardziej mieści. Nie wiem, na razie wiem, że pod górę to i nawet bizon ledwo daje radę. Więc ja mu odpalę tutaj gaz, więc niech on sobie leci. Fajnie, bo o to chodzi, że jak jest pod górę, on ma ciężko, więc to też musi być jakaś realność. Powiedz mi, to jest w przyczepach, czy to było typowo w przyczepach do B? W przyczepach normalnych. Jo, no. Jest. Ładowność. Ładowność 4, myślnik 335 bel. Czyli rozumne dla mnie by było, jakby było 4000 litrów. Tak? I w tym samym 335 bel wchodzi. Tak, no bo jest, bo widać, na dole pokazuje. Słoma, wszystko te zboża, więc wszystko się zgadza. Więc nie wiem, czy nie podobne jedną i drugą, bo no ja tu na pewno będę miał więcej niż 5 ton, bo tu z samego okrążenia to ja będę miał 4,5 tony. Nie wiem, ile ma zbiornik rekorda, ale trochę powinien mieć, co nie? Nie wiem, to pewnie. No, na jedynce jechał, dlatego on tak wolno cisnął, nawet pod górę. Tego, nie rozumiem, wie co jest, że on ma... Te biegi. Czekaj, ja chciałem zobaczyć to. Co tu mamy? Więc chyba tak zrobię, że podłączę obydwie przyczepy i będziemy cisnąć tutaj. I bardzo mocno skosimy. Będzie się działo. Ja chciałbym... Wiadomo, że seria... Nasze sąsiedzkie zmagania będzie taką serią dodatkową. Na czele mamy nadal od zera sąsiadów i to będzie priorytet, bo... Tu ustawiamy grafik, bo tu gra nas najwięcej, bo gramy i w trójkę, i w czwórkę, więc pod to tu zawsze ustawiamy grafik, a w wolnych właśnie momentach, że się tak wyrażę, wolnym grafiku, wtedy umieszczamy dodatkowe serie. Czy u mnie jest sprawdzanie map, czy teraz właśnie seria z Tanasem, czy później po sąsiedzku, to wszystko będzie jako dodatkowe serie. Dlatego też nie możemy wam powiedzieć dokładnie, jak często będą odcinki, ale bądźcie pewni, że na pewno minimum raz w tygodniu u jednego z nas się to pojawi, bo okienko na pewno będziemy mieli na to, żeby nagrać tą serię, więc tu się nie ma czym przejmować. Ale też, żebyście, nie wiem, też nie byli chętni na to, że seria ma być co dzień, ale się tutaj ustawiłem, proszę państwa. Teraz jestem trochę w szoku, bo... nawet nie dało 4 ton, a już jest pełny zbiornik. Nie wiem, jak tutaj się zatrzymać też, żeby... Masz sheetu, czy ile tam? Prawie 4. Całe 4 tony. Ajajaj. Nic, ja chyba zrobię taki myk, że ja pojadę tutaj. Czy ja wjadę tędy? Jo. Ja muszę pamiętać, żeby wjechać tędy. Po polu sąsiada, bo jest tutaj, można tak powiedzieć, typowo uprawione i ja sobie cofnę bizonem i wysypę, bo innej opcji tutaj nie mam, tym bardziej dwoma przyczepami, o których myślę, więc ciśniemy. O, proszę bardzo, sąsiad akurat jedzie swoim Ferrari. Witam serdecznie. Dobry. Widzę, że ty też miałeś problem z ustawieniem wózka. No, przypierdzali mi samochód i mnie to przestawiło, ale... Bo tak patrzę, więc my lecimy. Naprawdę, to się szybko zleci, bo długo też samo
samo opowiadanie o gospodarstwach. Powiem szczerze, teraz mnie tak ciekawi, jak tutaj ustawić się. Do czego? Strony, żeby się podczepić. Nie wiem, czy nie zrobimy tak, że tą niebieską na tył rzucę. Bo ona jest delikatnie gabarytowo chyba mniejsza, węższa, więc chyba tak powinno być robić. No i strony są to fajne przyczepy, jeżeli naprawdę ona będzie sypać nawet te 4 tony na nią, bo ona jest niska i te burty nie ma ogromne, to i tak zawsze to jest jakieś parę ton. Mam radio w kombajnie. Co masz? B i B, radio. Dobrze. Kombajniku, tak? Dyszla przekręcić? Udało się. Ty masz za dobry ten kombajn. O, przyłącz. Dobra, mamy to. No, zestaw marzeń, że się tak wyrażę. Bo dość fest. Nie pomyślałbym, że użyję od razu dwóch zestawów dzisiaj. No. Ogólnie nie no może też nie być tak, że nie będzie działać, ale tak gdzieś na 99% czuję, że dobrze czytam to, co jest napisane w grze. Muszę też tutaj dość szeroko wyjechać, żeby tymi dwoma przyczepami się zmieścić. O, proszę bardzo, sąsiad już coś zjeżdża. Ja cię serdecznie puszczam. Ach, poszedł. Tutaj za tobą jakieś Audi leciało. Dobrze ci nie popchnęło. Ale poszedł tu. O, idzie. Nie, podoba mi się. Dobrze, że mam tego Zetara, bo mało jeździłem tymi Zetarami. Zawsze gdzieś ktoś inny miał. I fajnie zacząć takim naprawdę małym sprzętem, bo wiadomo, że mógłbym sobie do 100 koni wziąć coś większego, ale ten Zetor mega może się tutaj spisać na tej serii, a później coś zawsze wleci innego. Sąsiad fajnie, bo już jest po pierwszych żniwach. Ja zanim pierwsze żniwa skończę, to trochę minie. Nie brałem specjalnie rzepaku, bo rzepak mamy chyba, jak dobrze pamiętam, tutaj w Adamowie. Po prawej stronie, jak widzicie, znak cudowny. Więc naprawdę tutaj sobie rzepak zrobię w kolejnym odcinku. Teraz się ja podjadę. Podjadę. Lubi, lubi, lubi. Ale jaja, to mi się podoba. Kurczę, czekaj, tutaj naprawdę skrzynia biegów by się przydała na tą górkę. Dobra, a teraz będzie sobie już sam wymieniał swoje biegi. Daj mu. Boże, to z dwiema jestem przyczepami. Ciekawe, na tą przyczepę wejdzie. Z dwiema przyczepami to jest jedno. Z pełnymi, a pustymi jeszcze, nie? No, właśnie mówię z pustymi, ale to jest biegi. O to chodzi, że... Spoko, może jak będziesz chciał, to cię pociągnę. O to chodzi, że on pójdzie z biegami, tylko on... Ten ta manualny, nie wiem, czy nie będę musiał ogarnąć tutaj, żeby sobie sam, bo on idzie, dał radę, dobra. On już powinien szybsze przełożenia mieć, co nie? Dobra, poczekajcie, bo tutaj jest zjazd, ja muszę zjechać tutaj, bo ja nie będę miał jak inaczej zjechać tam. O Boże, niebieski, nie zauważyłem go. Tak szybko jeżdżą te auta tutaj, no, tam gdzie zjedziesz, tam nie wjedziesz, to pole? Wjadę, bo tu jest pole, po sąsiada polu, inaczej nie mam opcji. Więc wtedy bizonem... Co? To proces masz. Tak, no właśnie o to chodzi, że myślałem, że ja tam wykoszę, co nie? I cofnę się, i jadę sobie na tamtym... Co? Tak, na tamtym pokosie, kurczę, no nie dojechałem, a szkoda mi tak teraz gdzieś no, jeździć, nie wiadomo jak. Wolę sobie cofnąć na sąsiadowemu, ja tam, nie wiem, do Zbyszka za co. Dawaj na pierwszą, zobaczymy. No, poczekaj, bo... Na podbizona przyczepa. Żeby mi na pierwszą i idzie, jest, czyli może być tak jak mówili, że 4 tony, zaraz sprawdzimy, bo tu pełny zbiornik to jest 4 tony, więc... Dorosłym dobrze się przysypało. A ładnie, czyli ona jest dobrze zrobiona. No jednak jest na mothubie, no nie wszystkie rzeczy mothuba mogą być czulowe. Czy zdarzają te gorsze, lepsze, ale to będzie dobrze. Czy teraz jest pod górę, teraz wracam. Boję się tego. Ja tu w ogóle spieszę, bo ta druga, nie wiem, ile 5 tysięcy ma chyba, tak, nie? Tak, więc ja boję się, że te 9 ton tutaj są, znaczy, mały ciur. Mamy jeszcze raz dookoła i full. Dobra, jest git. 93%. 97%, przepraszam. Pierwszy przyczepie. Masz. No. Jeszcze tak. Do pierwszy może trochę dosypać parę kilo. Tak czułem. A, bo ja wyłączyłem chyba do miniaturki tego, wypełniania dodatkowe. Dlatego ja nie widziałem tego. Różliwe. To
się. To tam, to udało się. Nie widzę, czy jadą samochody, ale trochę im tam pokurzę na asfalt. No tu jest troszeczkę tej zabawy. To jest jedno chyba z większych pól u mnie. Nie wiem ile tu ma dokładnie, a nie chcę teraz też zgadywać. Ale naprawdę troszeczkę tutaj mamy. Nie wiem, przeważnie. Dobra, mam gdzieś tam rozpiskę. Mam jedno pole pół hektara, drugie 0,30, jeszcze jedno 0,7 i myślę, że to jest też gdzieś w okolicach pół hektara, więc albo to jest pół hektarowe, albo inne, ale nie chcę się teraz patrzeć, a z jednej strony przecież mam tego moda, więc ja wam mogę wszystko powiedzieć. Czemu się tak w ogóle zastanawiam? To jest pole 96 i to jest 0,6 dokładnie, niecałe 0,6, więc tu trochę może dać. Tak mówię, bo nie. Wiele rzeczy mówiłem na tym odcinku, a wiele rzeczy nie pamiętam, co powiedziałem, ale gramy na poziomie łatwym. Powód jest prosty, żeby fajnie się też i szybko rozwijać na tej serii, bo na normalnym grałby się też tak samo fajnie, ale boję się, że po prostu przez to, że nie mamy zbyt dużej ilości pól i zwierząt, to by było monotonne, a tak to liczę się z tym, że z tych zbóż będziemy mogli po sprzedaży tych plonów będziemy mogli sobie na spokojnie coś potem kupować, czy maszyny, czy pola, albo jedno i drugie. Bo też chciałbym, żeby właśnie co sezon coś nowego wpadało, czy maszynki, czy pola, bo zaczynamy tylko 2 hektary, to jest moim zdaniem tylko 2 hektary, bo to są 4 pola, czy tam 3, zależy kto jak sobie to ogarnie. Ale też o to chodzi, że po prostu, no jak zaczęlibyśmy też z większego pułapu, to za dużo by było na początku robienia, a tak to co sezon będzie coraz więcej i naprawdę będzie się działo. Jak na razie ja te 4 pola dość szybko ogarnę, więc fajnie, płynnie będzie leciały, będą leciały te odcinki. Będzie troszeczkę i lata, i jesieni, i to przewijanie też nie będzie jakoś monotonne, nudne, bo mówię, tak z tymi zwierzętami na sam start my za dużo nie porobimy. Ciągnij na dwójce, nie zmieniaj na jedynkę w tym bizonie, bo będziesz latał nie wiadomo jak, wolno, więc tego byśmy nie chcieli. Tam gaz ledwo co chodzi, ale trzyma się na tych full obrotach. Chciałbym tu ładnie przekosić to. Jakbym skosił to pole na odcinku i zawiózł zboże, to bym był zadowolony. Do Andrzeja. Nie, chyba ceny żadnej nie ma. Znaczy, ładnie. Ale bizon fajnie, bo nie jest jakoś mega głośny, bo no nie przyciszam. Bo w środku to jest w ogóle mega wyciszony. Na zewnątrz jest trochę głośniejszy, ale nie drze się nie wiadomo jak, więc. Ale no kosmos, no to jest zestaw idealny, naprawdę te bizony niebieskie rekordy mają swój urok. Jeszcze z tych stawów. Ach, te klimaty, no naprawdę. Coś w tym jest, ale boję się, że ja będę musiał znów cofnąć, bo mam 80%. Będzie lipo. Wtedy akurat będzie tak, że ja sobie tu podjadę, bo i tak na raz tego nie wezmę i będzie wtedy gipsem. Nie ma problemu. Cygmy, puch, cofamy. 8 na godzinę, jeszcze mam tam troszeczkę do wsypania na tą przyczepę z przodu. I reszta wleci na niebieską autosankę. No, miałem gdzieś taki klimat, żeby za szybko mogę puścić dopiero później. Gdzieś mi się ten niebieski kolor spodobał i mówię, a nie ma takich zabawek, a znów zieloną brać albo czerwoną, to tak. Ale mordo, że lubi smerfy, dlatego. Tak, lubię bardzo niebieskie smerfy. Ale czemu nadal w tych przyczepach jest tak, że to wszystko się tak przesypuje na ziemię, to nie? To ono nie kończy się wysyp, nie ma jakiejś blokady w przyczepie, że to powinno dochodzić do podłogi i elo, a nie można już wszystkiego. Ja tak patrzę, jeszcze mam tu jedno pole do zrobienia. 7300 już mamy, jeżeli chodzi o pszenicy, to jest naprawdę sporo. Muszę tutaj sobie tak wykręcić i cofnąć. Jest tak czarno z tyłu, że ja nic nie widzę. Turno. Coś jechało chyba. Bo było słychać jakiś
jakieś dźwięki z dala. Na raz nie wezmę? Czy wezmę na raz? Może się uda na raz wziąć. Tak trochę nierealne, ale... Jest szansa. Dobra, próbujmy. Fajnie by było, bo z jednej strony zawsze to jakiś potem plusik, żeby nie wracać małym pokosem. A jednak już gdzieś z jednej strony mi łapie, z drugiej strony nie łapie. Ale dobra, zobaczymy. Będziemy próbować, żeby to wszystko poszło. Potem takie małe mijaki to się pozbiera na powrót. Lepiej małe mijaki niż cały czas coś tam dodatkowo. Wiadomo, że nie jeżdżę na GPS-ie, więc to nie są równe pokosy. Gdybym jeździł na GPS-ie, na pewno byśmy wzięli to na te 5 pokosów bez żadnych problemów, ale tak czy siak i tak był całkiem spokojny. Jest dobrze. Dobra, to kamień to. Tu bardzo szeroko znów pojechałem. Wiadomo, że tym bardziej z kabiny ciężko to się ogarnia. Mogłem centralnie wziąć sobie na pół headera i tak wrócić, i tak wrócić. Ale zawsze to będzie mały, delikatny pokosik. I to co jakiś czas. Dobra, tu się zbytnio nawet nie spinam na tym, żeby to całe wziąć. Tutaj to już wezmę. Jest git. Fajnie, zobaczymy. Ciekawi mnie mega prasowanie belgarką. No i też zbieranie kostek, bo niby ta zielona jest z autoladem, dlatego ją też wziąłem, żeby fajnie te kostki się od razu zbierało. Od razu ciekawe będę leciał z podajnikiem, żeby to miało ręce i nogi. Dawaj z dwójki, bizun, nie świruj, bo tu nie ma czasu na pierdzielanie się. Robota jest robiona. Dokładnie. Gdzie idzie? Myślałem, że będzie zwalniał coś pod górę, ale na razie jest spoko. Gdzieś tam 6-7 na godzinę. Lekkie obroty mu palują, ale tym się nie ma przejmować. A to jadę do końca i na dołku tam sobie to ładnie sypę, już nie będę wsypywał sąsiada na polu. Jak wszystko się zmieściło? Nie wiem, czy się wszystko zmieści. Dam ci znać. Będę tak wstawał i siadał, wstawał i siadał. Zapominam o tym, że to jest ta animacja wstawania i siadania. Więc przy każdym wyłączeniu headera i włączeniu to niedobrze. Cyk mi. Poschodzisz nogi. Ogień. Jo. Blana, rozruszasz. Ten dźwięk jest najlepszy. I ogień. Ogień na tłoki. Ten dźwięk to jest dźwięk dzieciństwa, z jednej strony. Jak słyszysz ten dźwięk, to już wiesz, że bizon rozpoczyna zabawę. Wiesz, że będzie się działo. Dobra, się tutaj gdzieś zatrzymam i rozwożę rurę. Jest jeszcze 2 tony do zmieszczenia. Daj Boże, żebym ja to zmieścił. Jest tu biega za mną? Nie wiem, sprawdzałem, ale na razie to widzę, że Zetor no, próbuje z tymi 7 tonami ruszyć w ogóle. A co będzie dopiero z 9 pod górę? No może być ciekawe. Tu mamy fulla na przodniej i na tylnej. Jest jeszcze dużo z przodu miejsca, więc... że 2 tony powinno wejść. Tu ogólnie wejdzie 9 ton. Kurczę, nie wejdzie całe. Czy? Jednak. Nie wejdzie całe, tam zostanie troszeczkę. Albo wejdzie. Nie wejdzie, 200, jak czułem, że tam jest za dużo. 200 kilo zostało. Pernik przywiedziesz. Jo, nakarmi się w tym. Kurum. No, 9 ton, ale dobra, no od razu lecimy z 9 tonami. Dobrze, że wziąłem te dwie przyczepy. Nawet się... Nie zwalniam, bo to od razu pierwsze co to pod górę ciśniemy. Ale ogień na tłoki. Piękny zestaw. Zetur z tymi przyczepami. O, już dostajesz po dupie? Nie. Dobra, od razu mu zmniejszę. Dawaj. Ładnie. Po co sobie sam... Po co sobie sam zmieniasz i zaraz będziesz spadał w dół? Ajajajajaj. Ja odchodzi. Powiem szczerze, że ja chyba sobie walnę sam na manualu. Bo... No najlepiej będzie w sumie. Bo on się będzie denerwował za bardzo tutaj. Zostanie z miejsca jeszcze i będzie problem. Poczekaj.
Nie, bo on po prostu nie słychać go. Boże, gdzie to się ustawiało? Tu. Tryb zmiany biegów. Ręczna. O, full gas. Jeszcze mi zgasł. Wezmę go na H2. Zobaczymy na H2, co będzie. I tam będzie ciek na H2. 12 na godzinę. Dobra, to H5. Lecimy na full. To mogę. To nie, bo się skupiłem trochę na tych biegach. Aj. I dawaj na dwójce. Nie ma obrotu, więc. O, ale wyrwał. Dawaj. Gazuj. Firmowe palewo. Jedzie. No i to mi się podoba. Jednak ten automat gorzej sobie radzi z tym. A teraz podjedzie pod górę, ja mu daję H5 i ogień z góry. No i to mi się podoba. Jednak niekiedy ta automatyczna skrzynia biegów nie jest aż tak bujna, jak sam by sobie to ogarnął. Więc tylko żeby szybciej te biegi przeskakiwały, byłoby o wiele lepiej, co nie? No dokładnie, w realu też lepiej samemu kombinować. No to mądre. Grunt, że jest git i leci za mną tam konwój chyba 5 samochodów, no ale chłopaki niestety z takim zestawem ja nie przyspieszę. I tak mogę maksymalnie 30 na godzinę jechać. Tak jeszcze jakby w tej grze było, że oni mnie wyprzedzają, to było coś pięknego. No. Ale nie można mieć wszystkiego. Skręcamy na Ravage. Nic nie jedzie, więc cisnę. Nie wiem, gdzie chłopaki lecą, ale nie interesuje mnie to. Puszczę im kierunkowskaz, żeby wiedzieli, że zaraz tu będę mocno zwalniał. Wszyscy w tą stronę akurat, się nie dziwię, że biedaczki będą musieli za mną trochę postać. Cyk, ładnie się tutaj nadda mój. Bardzo. A jednak nie. Jest wszystko git. Przyczepa też nie zawadzi. Bardzo ładnie tutaj, elegancko wręcz podjechałem. Chowa robota, panie majster. Nie wiem, czy to jest na prawo, jest na tył, a tylko jest na tył właśnie, jak to jest, działa. Lewa, prawa, tył. Czybym za bardzo daleko podjechał? No ładnie, będzie na tył. Jak to się wysypuje ogólnie? Spoko. Tylko, że ona się nie podnosi. Czyli tak czy siak, ona tylko... burty się otwierają i ona się wszystko wysypuje z tej przedniej. Dobra, jest git. A jak z tą sprawą kolejną? Ona się podnosi. O, proszę bardzo. Tu mnie zaskoczyło. Bardzo ładnie. To mi się podoba. No to sanka. Siłowniki musi być. Tak. To już jest git. Że tu wszystko działa tak być powinne i tym pięknym akcentem tego cudownego zestawu, jaki wleciał tutaj na gospodarstwo po pierwszym koszeniu. Kury biegają po przyczepie, coś pięknego. To jest dopiero klimat polski. Dziękuję wam serdecznie, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i wpadajcie już na kolejny odcinek. Oczywiście do Tanaska. Na razie, pa, pa. Cześć.